dokąd biegną mrówki, co przenoszą, skąd wiedzą, którędy mają iść. W gąszczu informacji niczym w mrowisku łatwo się pogubić. Jak przesłać dane tak, aby trafiły do odpowiedniego odbiorcy, wybierając przy tym optymalną drogę? Jak zabezpieczyć się przed utratą informacji? Mrówki, które są niemal ślepe, przemieszczając się pomiędzy mrowiskiem a źródłem pożywienia, znaczą trasę, zostawiając innym informacje, którędy powinny iść. Podobnie ludzie, chcąc przesłać dane, muszą korzystać z dostępnych kanałów komunikacyjnych. Popularnymi urządzeniami służącymi do wymiany informacji są rzecz jasna komputery. Wraz z dostępnymi między nimi połączeniami tworzą sieć komputerową. Umożliwia ona przekazywanie informacji pomiędzy jej użytkownikami. Dzięki niej mogą oni również udostępniać innym użytkownikom podłączonym do sieci własne zasoby. Jak wiadomo, komputerów w sieci może być wiele. Mogą być również łączone między sobą na wiele sposobów. Model układu połączeń składowych elementów sieci komputerowej nazywamy topologią sieci komputerowej. Występuje wiele jej typów. W informatyce urządzenia będące składnikami sieci nazywa się węzłami, a połączenia między nimi określa się mianem linków lub łuków. Matematycy modelują sieci komputerowe za pomocą grafów. Mniejsze sieci lokalne, czyli złożone z komputerów rozmieszczonych na niewielkim, ograniczonym obszarze, np. takim jak szkoła, mogą być połączone w rozległe sieci komputerowe. Jak wybrać optymalną drogę tak, aby dane przesłać po pierwsze skutecznie, a po drugie szybko? Jeśli sieć jest skomplikowana, takich możliwości może być bardzo wiele. Problem wyznaczania trasy przesyłu jednostki informacji, czyli pakietu danych, nazywamy z angielskiego routingiem. Każdy wysłany pakiet danych w sieci komputerowej zostaje zaopatrzony w adres odbiorcy oraz adres nadawcy. Adres odbiorcy jest niezbędny, żeby pakiet mógł być przekazywany przez kolejne węzły sieci, gdy brak jest bezpośredniego połączenia. Adres nadawcy przydaje się, gdy pakiet nie może być dostarczony, gdyż w takim przypadku powinien wrócić do wysyłającego. Urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem. To tu podejmowane są decyzje, jakimi drogami przesyłać pakiety. Funkcję routera pełni najczęściej osobne urządzenie, choć może to też być na przykład komputer stacjonarny. Aby możliwa była komunikacja między dowolnymi dwoma użytkownikami sieci, graf modelujący sieć powinien być spójny. Oznacza to, że w sieci musi istnieć przynajmniej jedna ścieżka łącząca każdą parę użytkowników. Sposób, w jaki są połączone komputery w sieci, kształtuje strukturę grafu. W zależności od sposobu doboru adresatów wysyłanej wiadomości, wyróżniamy kilka rodzajów routingu. Unicast dostarcza pakiet do pojedynczego wyznaczonego źródła. Broadcast dostarcza pakiet do wszystkich węzłów w sieci. Multicast dostarcza pakiet do grupy węzłów, które wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem go. Anycast dostarcza pakiet do dowolnego z grupy węzłów, najczęściej do najbliższego źródła. Geocast dostarcza pakiet do wszystkich węzłów w danym obszarze geograficznym. W przypadku wysyłania pakietów do wielu odbiorców w tym samym czasie bardzo ważne jest, aby zminimalizować koszty, czyli wybrać nie tylko niezawodną, ale i ekonomiczną ścieżkę pomiędzy nadawcą a każdym z odbiorców. Niewłaściwie przesłany pakiet może krążyć w sieci. Jeśli router nie zapamiętuje odbieranych pakietów, może ten sam otrzymany wielokrotnie pakiet nadal kierować drogą, która już wcześniej nie zaprowadziła do właściwego odbiorcy. Aby temu zapobiec, protokoły dystrybucji typu multicast czy broadcast bazują na algorytmach budujących optymalne drzewa rozpinające. Drzewo rozpinające sieci komputerowej to spójny podgraf zawierający wszystkie węzły sieci, lecz nie zawierający żadnego cyklu. W przypadku schematu broadcast będziemy żądali, aby zawierało najkrótsze ścieżki pomiędzy źródłem, nadawcą pakietu, a wszystkimi odbiorcami w sieci. Utworzenie optymalnych ścieżek pomiędzy nadawcą a odbiorcami jest podstawowym zadaniem protokołów routingowych.
Sposób konstrukcji drzewa ma olbrzymie znaczenie dla optymalizacji wydajności sieci. Mając na uwadze złożoność algorytmu znajdującego drzewo rozpinające, staramy się zminimalizować zużycie zasobów sprzętowych przez obciążanie jak najmniejszej liczby routerów. Algorytm wyznaczania drzewa rozpinającego konstruuje ścieżki w taki sposób, aby pomiędzy każdą parą routerów istniało tylko jedno aktywne połączenie. Dzięki temu w całym drzewie powstałym przez dodawanie kolejnych używanych ścieżek istnieje minimalna liczba połączeń. Pakiety są duplikowane tylko wtedy, gdy dochodzi do rozwidlenia dróg dystrybucji. Ponieważ w drzewie nie występują cykle, nie ma potrzeby zapamiętywania pakietów przez router, a to dlatego, że jeśli otrzymał on pakiet raz, to nie dostanie go z pewnością po raz kolejny. Zawsze wtedy, gdy router dostaje pakiet, przesyła go dalej do wszystkich sąsiadujących routerów, oprócz tego, od którego pakiet otrzymał. Dzięki routingowi i algorytmom znajdującym drzewa rozpinające w grafie sieci, nasza przesyłka dotrze do celu po najlepszej ścieżce, bez nadmiernego obciążania sieci i w możliwie najkrótszym czasie.